Dzień dobry, serdecznie witam. Dostałem nową fakturę z PG Obrót. Tu widzimy, że jeżeli chodzi o energię, z wiatru mamy 9% energii, ze słońca 2,2% tylko. I to jest ten wielki problem naszej polskiej energetyki, dla którego straciliśmy prosumenta 2,2%. To rozwaliło polską energetykę. Wodna 1,5%, węgiel kamienny 47% energii w Polsce pochodzi z węgla kamiennego, 28% z brunatnego, z gazu ziemnego 8%, w sumie 100%. Co najważniejsze, zobaczcie, CO2, czyli to, co kosztuje nas najwięcej pieniędzy, bo 59% kosztów energii to jest emisja CO2, a tą emisję CO2 powoduje węgiel kamienny 0,7, węgiel brunatny 0, prawie 1, 0,97, gaz ziemny 0,3, biomasa inne 0. Czyli gdybyśmy nie mieli przestarzałych elektrowni na węgiel brunatny, to byśmy nie płacili tych ogromnych kar za CO2. Ale mamy, płacimy. Mój problem polega na tym, że mimo że mam fotowoltaikę, mimo że mam dużej mocy fotowoltaikę, muszę zapłacić aż 1022 zł za energię elektryczną. I teraz pokażę Wam moją fakturę i skąd ta kwota się wzięła. Mamy taką krótką informację, że zgodnie z ustawą OZE z 2021 od 1 kwietnia 2022 rozliczanie energii odbywać się będzie na podstawie danych po sumarycznym godzinowym bilansowaniu. W związku z tym na fakturach nie będzie prezentowane wskazania liczników. Czyli już nie możemy porównać naszego licznika z tym, z tym, za co płacimy. Musimy wierzyć w tym momencie na słowo zakładowi energetycznemu, chyba że wprowadzą możliwość wystawienia takiego globalnej informacji odnośnie jak godzina po godzinie oni tą kwotę wyliczali. Jeżeli nie akceptujemy, to możemy rozwiązać umowę i nie mieć prądu w domu. Faktura. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Pobrałem energii 770 kWh, 736, 800, 1058 w kwietniu, 273 i 276 kWh w maju i w czerwcu. Tu już nie ma wskazań licznika, więc te wartości muszę im uwierzyć na słowo, że takie były. Ja oczywiście co miesiąc spisuję swój licznik i wiem, że one są prawidłowe, no ale jeżeli ktoś nie spisuje, no to niestety musi wierzyć, że na przykład taki jak u mnie wysoki skok w kwietniu faktycznie miał miejsca. Tutaj wpisałem te wszystkie wartości dokładnie. W sumie to jest 3921. Ta wartość będzie miała znaczenie przy późniejszym rozliczeniu tej faktury. Też pokazałem Wam, ile procentowo w każdym miesiącu z tej kwoty pobrałem energii, czyli 20% z tej sumy to jest styczeń, 19, 21, aż 27 w kwietniu, potem 7%, 7%. To ma znaczenie, te procenty. O tym za chwilkę Wam powiem. Wprowadziłem do sieci w styczniu 166 kWh, wiadomo, styczeń miesiąc nie fotowoltaiczny, 295, 699 w marcu, tylko niecałe 300 w kwietniu, za to maj i czerwiec to już ponad 900. Też to tu wpisałem, suma 3270 kWh. Czemu to wpisałem? Po to, żeby wytłumaczyć Wam, jak działa ta tabelka, czyli jak działa to rozliczenie. Tu są podane ilości, jakie zostały mi rozliczone. Te wartości są dokładnie z tego wprowadzenia, to jest przerzucone dokładnie to. W sumie 3270, u mnie w Excelu 3270, suma się zgadza. Z tego, co ja wprowadziłem do sieci, zostało mi zabrane 20%, czyli ja mogłem wykorzystać, skompensować 2616 kWh. Po odjęciu 20% 2616, zgadza się. Pozostała ilość energii 1305. Za tyle energii muszę zapłacić, ponieważ faktycznie zużyłem ją w pierwszym półroczu 2022. To, czyli suma pobrania minus to daje nam 1305 kWh. Znowu się zgadza. I teraz zaczyna się najciekawsza rzecz, ponieważ proszą mnie, żebym zapłacił za styczeń 256 kWh energii. Tyle w styczniu energii pobrałem i za to mam zapłacić. Za luty 245, za marzec 269, za czerwiec 92. Ma się to nijak do tych wartości, ale
mam zapłacić za 1305 kWh energii elektrycznej. Te 1305 kWh energii elektrycznej zostało rozbite na poszczególne miesiące zgodnie z tą proporcją, czyli ile energii faktycznie pobrałem poprzez licznik energetyczny, który wskazuje mi pozycję 1.8.0 z zakładu energetycznego. W styczniu pobrałem 20% całej pobranej energii za półrocze, więc 20% z tej kwoty to jest 256. Zgadza się. W lutym pobrałem 19%, to jest 245. Zgadza się. W czerwcu pobrałem 7%, to jest 92 kWh. Zgadza się. Tak zostało to rozbite. Gdybyśmy chcieli inaczej, no to widać, że w czerwcu wprowadziłem 900, pobrałem 276, czyli jest wartość ujemna, ale już na przykład w kwietniu jest wartość dużo dodatnia. Tak jest to rozliczane, PGE ma prawo tak to robić, mi to nie przeszkadza. Oczywiście w tym roku mieliśmy te same ceny energii w każdym miesiącu, w związku z tym nieważne jak tą wartość 1305 kWh oni by rozpisali i ta kwota sumaryczna wyszłaby jednakowa, ale jest to jakiś sposób rozliczenia i można uznać, że ten sposób jest akceptowalny. Ja do niego nie mam żadnych uwag, z wyjątkiem, no, że jak widzicie, żebyście wy go zrozumieli, musiałem wam dokładnie rozpisać krok po kroku, jak to jest liczone. Patrzymy dalej na moją fakturę, czyli tak, tu mamy opłatę za faktycznie zużytą energię elektryczną. Następnie mamy opłaty sieciowe stałe, to w każdym miesiącu prawie 7 zł muszę za to zapłacić. Następnie mamy opłaty jakościowe, też są podane te wartości, które wam pokazywałem. Opłaty sieciowe zmienne, mamy podane te same wartości, to są nieduże wartości, ale to już 82 zł, 62, 57, więc to już kwotę nam odpowiednio robi. Opłaty OZE. Tutaj zatrzymamy się, ponieważ zobaczcie, w styczeń, luty, marzec to jest dokładnie te wartości, które znamy z tego wyliczenia. Ale już kwiecień, maj i czerwiec to nie są te wartości, tylko bezpośrednio wpisane te, które były wzięte z licznika. Czyli dużo wyższe wartości, ponieważ tu już są wartości pobrane, a nie po kompensacji. Zmieniła się ustawa i od kwietnia płacimy za pobraną energię opłatę OZE, a nie za tą energię po kompensacji. Opłata kogeneracyjna, sytuacja identyczna, 3 pierwsze miesiące po staremu, od kwietnia po nowemu. To są groszowe kwoty, bo 4 zł kogeneracyjna za tą duże zużycie kwietniowe moje i tak dalej. Opłata mocowa, ona jest stała. 14 zł za każdy miesiąc, ponieważ jestem tym największym domowym odbiorcą energii elektrycznej, płacę najwyższą opłatę. Abonament 79 groszy. Opłaty handlowej ja oczywiście nie płacę. W sumie średnia cena energii 78 groszy za kilowatogodzinę, ale w średnią cenę energii wliczone są wszystkie opłaty stałe, opłata handlowa i tym podobne. Gdybym jakimś przypadkiem zużył tylko jedną kilowatogodzinę, to średnia opłata wyniosłaby około 200 zł. A zużywając parę tysięcy kilowatogodzin, to średnia cena zbliżyłaby się do sumy tych pozycji, gdzie są tutaj z tej strony kilowatogodziny. Mimo, że mam fotowoltaikę, poprzez to, że dogrzewam dom prądem elektrycznym, oszczędzam gaz, który jest dość drogi, muszę zapłacić za energię elektryczną 1022 zł za pierwsze półrocze. Drugie półrocze podejrzewam, że będzie równie udane, czyli w sumie wyjdzie mi około 2000 zł za energię elektryczną, nie mając pompy ciepła. Nie mając pompy ciepła i bardzo mało ładując samochód elektryczny w domu. Mam hybrydę, ale rzadko ją ładuję, także tutaj tak naprawdę to można powiedzieć, że 10-20 zł to są koszty związane z ładowaniem elektryka. Mam nadzieję, że zrozumieliście dokładnie tą rozpiskę. Jeżeli nie, to proszę posłuchajcie to jeszcze raz. W razie jakichś większych pytań oczywiście służę pomocą mailową. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.